Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Robert Dębicki. Od samego startu można by powiedzieć, Francuzka szuka tutaj bliskiego kontaktu. Piękny, prawy, prosty francuski. Ryniecka stara się utrzymać dystans. No ale tutaj sprytniejsza jest na pewno francuska i o wiele dokładniejsza w wyprowadzaniu ciosów. No z utęsknieniem chyba Ryniecka tutaj czekała na końcowy gong w tej rundzie, a Francuska no wszelkimi sposobami, oczywiście dopuszczalnymi ze względów technicznych, przez sędziego ringowego, skracała dystans i strzelała naprawdę silnymi i szybkimi ciosami swoją rywalkę. Second round, please. No koniecznie tutaj Francuska chce, prawda, skrócić sobie bycie w ringu niż do końca trzeciej rundy.
No nie są to czasy jakieś, prawda, nokautujące, no ale teraz dwa takie prawe nad lewą ręką weszły też. I gdyby sędzia ringowy policzył, tutaj Polkę nie mógłby mieć nikt ani przez moment jakiejś uwagi, pretensji. Dużo czasów inkasuje Ryniecka już, naprawdę tutaj tylko duża ambicja i odporność zawodniczki z Polski, że ten pojedynek jeszcze się toczy. I ostatnie starcie pojedynku Leila Magnan i Julia Ryniecka. Nie ukrywajmy rzeczy, minuty 2 Rynieckiej będą naprawdę bardzo długie i ciężkie. Bardzo słuszna decyzja sędziego ringowego, pana Roberta Dębickiego, który odesłał Julię Ryniecką do narożnika. By Addison, the program to the winner is Bottom.